Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska o rządowym projekcie ustawy o cudzoziemcach. Wysoka Izbo, z punktu widzenia pracy parlamentarnej mamy do czynienia z taką sytuacją nietypową, dlatego że nie dokonujemy nowelizacji jakiejś cząstkowej ustawy, natomiast rozpoczynamy dzisiaj pracę nad ustawą, która w całości zastąpi ustawę z 13 czerwca 2013 roku. Konieczność uchwalenia nowego aktu prawnego wynika ze stanu obowiązującej dziś ustawy, która była wielokrotnie nowelizowana w związku z koniecznością jej dostosowania do prawa Unii Europejskiej, a także w związku z koniecznością uwzględniania orzecznictwa sądów. Obowiązujące dziś przepisy stwarzały wiele trudności interpretacyjnych dla organów, które powinny je stosować, ale przede wszystkim dla cudzoziemców, którzy też przecież powinni wiedzieć, jak wyglądają polskie procedury ich dotyczące. Wysoka Izbo, o skali przedsięwzięcia świadczy fakt, iż uchylana ustawa liczy 167 artykułów, natomiast nowa będzie liczyła ich ponad 520. O powodach, dlaczego tak się dzieje i o nowej systematyce wprowadzonej w tej ustawie mówił już pan minister. Ja myślę, że dziś w tym pierwszym czytaniu tak dużego projektu ustawy to nie jest czas na dogłębne poruszanie kwestii związanych z poszczególnymi artykułami, natomiast z całą pewnością warto pokusić się o szerszą refleksję, o to, że znaczenie polityki migracyjnej w Unii Europejskiej, ale także w naszym państwie rośnie i z całą pewnością ten wzrost w następnych latach również będzie duży, w związku z czym potrzebujemy nowoczesnej, nowej, czytelnej regulacji i z całą pewnością ta przedkładana dzisiaj przez rząd ustawa taką ustawą jest. Ja chciałbym również podziękować Ministerstwu Spraw Wewnętrznych za przeprowadzenie szerokich konsultacji z instytucjami, które zajmują się sprawami cudzoziemców, jak również z organizacjami pozarządowymi. Wiem, że część postulatów podnoszonych przez te środowiska została w pracach nad projektem uwzględniona. Ja mam nadzieję, że będziemy mieli okazję również na etapie prac parlamentarnych współpracować z organizacjami pozarządowymi i z różnego rodzaju instytucjami zajmującymi się tą tematyką po to, żeby rzeczywiście ta nowa ustawa o cudzoziemcach była po prostu jak najlepsza. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska popiera przedłożony projekt ustawy i jesteśmy za dalszym procedowaniem projektu w Komisji Spraw Wewnętrznych. Dziękuję.